Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa i zapraszam na rozmowę Echo 24. Jeszcze do 1 grudnia, proszę Państwa, w siedzibie Polonii Wrocław odbywają się szóste z kolei arcymistrzowskie zmagania w szachach. Mowa m.in. o turnieju szachowym kobiet imienia Krystyny Hołuj-Racikowskiej. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym. A moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczora jest pan Artur Czysz, członek zarządu Klubu Szachowego Polonia Wrocław. Witam bardzo serdecznie. A także grający dyrektor arcymistrzyni Jolanta Zawadzka. Witam. Witam. Panie Jolanto, panie Arturze, powiedzmy naszym telewidzom o tej tradycji od roku 2011 Memoriał. Panie zasiadają no i walczą tak naprawdę na najwyższym poziomie, bo przecież to między innymi reprezentacje Polski, Rosji, Izraela czy Kazachstanu, a także do tego grona, myślę, warto powiedzieć, Gruzji, przyjeżdżają właśnie do nas. W tym roku już odbywa się szósta edycja turnieju. Pierwsze dwie odbyły się w Warszawie, były organizowane przez Polski Związek Szachowy w ich siedzibie. No i później my przejęliśmy tą organizację tutaj. Zarówno ja, jak mój tato, który pomaga przy organizacji, mieliśmy ambicje, żeby tutaj stworzyć silny turniej kobiecy. Trudno było na początku pani Jolanto wejść do słowa? No, zawsze jest trudno. Pierwszy raz, jak się cokolwiek organizuje, to jest zupełnie nowy teren, a teraz już z doświadczeniem większym, no mam nadzieję, że będzie to z roku na rok coraz lepsza impreza. Już w tym roku no, było dużo łatwiej się zorganizować i też już wiadomo, od czego zacząć, jak rozmawiać z zawodniczkami, których chcemy zaprosić. I też od strony technicznej tutaj staramy się, żeby zawodniczkom było jak najlepiej, żeby one miały jak najlepsze wspomnienia z Wrocławia, no i robiły tą reklamę na całe środowisko szachowe. No tak, bo to często również to zaplecze techniczne, o którym nieraz się głośno nie mówi, ale panie dyrektorze, chciałbym zapytać, państwa klub jest tak naprawdę jednym z najlepszych w Polsce, jest bardzo profesjonalnie zarządzany. Ja chciałbym zapytać o tą cegiełkę właśnie Polonii Wrocław, jeżeli chodzi o organizację tego memoriału. Jak to wygląda, proszę powiedzieć, od strony organizacyjnej? Tutaj, jeżeli chodzi o sam turniej, to udostępniamy lokal. To są trzy sale, gdzie na jednej jest turniej, na drugiej można komentować partie. Są też dodatkowe takie turnieje i dla dzieci. Są prowadzone obok zajęcia szachowe, także też dzieci przychodzą i kibicują zawodniczkom. Biorą, mam nadzieję, w przyszłości też dobry przykład. Proszę powiedzieć, to jest tak w rzeczywistości, że w turnieju występuje cała reprezentacja olimpijska, od pani Jolanty Zawadzkiej po inne nazwiska, o których warto powiedzieć, proszę państwa, zwróćcie może uwagę właśnie, kogo tutaj warto zaznaczyć. Koncepcja cała turnieju od początku była taka, żeby polskie zawodniczki miały okazję zmierzyć się właśnie z silną konkurencją z zagranicy. W tym roku wyszło tak, że turniej został zorganizowany po olimpiadzie, na której zdobyliśmy srebrny medal i no, chcieliśmy jako organizatorzy sprawić, żeby właśnie cała drużyna nasza tu zagrała. Na ceremonii otwarcia memoriału obecny był prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Deleka. Panie Arturze, jak tak naprawdę powinniśmy patrzeć na tą ewolucję, jeżeli chodzi o polskie szachy, to co działo się na przestrzeni lat? Znaczy, jest u nas coraz lepiej? Już tak abstrahując nawet od tego, co dzieje się w samym klubie u Państwa, bo Państwo akurat te wyniki macie, no można powiedzieć, na bardzo dobrym poziomie. Tak, od już jakiegoś czasu, kiedy weszła nowa zmiana pokoleniowa też w zarządzaniu Polskim Związkiem Szachowym, ogólnie poziom szachów w Polsce rośnie, stawia się na szachy w szkole, co później ewoluuje dalej i mamy z czego wybierać, tak, zawodników do klubów. Ci zawodnicy są szkoleni i idą coraz wyżej. To jeszcze jest gdzieś tam na początkowym etapie rozwoju, tak, ten program, aczkolwiek no z roku na rok jest coraz lepiej. Powoli doczekaliśmy się w Polsce zawodników coraz
większego formatu, tak jest Radosław Wojtaszek, który pomagał mistrzowi, byłemu już mistrzowi świata w jego meczu. Mamy zdolną młodzież, która aspiruje też do tych najwyższych tytułów, do pierwszej dziesiątki w świecie, mam nadzieję już, że za parę lat. No i panie nasze, tak, przede wszystkim w tym momencie to są nasze no, największe atuty, srebrne na olimpiadzie, mało kto wie, że olimpiada, że na olimpiadzie jest ponad 140 krajów, tak, i tutaj one zdobyły to drugie miejsce, także tutaj jest dobrze. I mówimy tak naprawdę, panie Arturze, o takiej klasie zawodników, którzy wiedzą, że jak podchodzą do rozgrywki, to rzeczywiście pełne skupienie i tak naprawdę całe życie nastawione na tą królewską dyscyplinę. Bo często jest tak, że ten światopogląd to nasze zabieganie. Jeżeli chodzi o szachy, proszę sprostować, bo być może się mylę, ale jest tak, że coś w głowach nieraz zawodzi, prawda? Ktoś tak naprawdę no, nie żyje tym sportem na tyle, ile sami trenerzy by oczekiwali. Dokładnie tak, ale tak samo i w innych sportach. Tutaj szachy, można powiedzieć, są nawet trudniejsze, bo wymagają większego wysiłku i zaangażowania, żeby dojść do tego mistrzostwa. Niekiedy kilkunastu, więcej nawet niż 20 lat ciężkiej pracy. I tutaj doskonałym takim przykładem jest też Jola, która już ponad 20 lat gra w szach. Chciałbym w takim razie zapytać, jeszcze do 1 grudnia możemy oglądać zmagania w ramach wspomnianego memoriału. Proszę powiedzieć, jak Państwo oceniają te początkowe rozgrywki, które już za nami i te pierwsze dni? Dzisiaj odbyła się już 6. runda turnieju z 9, także już dochodzimy do finiszu. Na razie turniej jest w miarę wyrównany. Liderka ma tylko pół punktu więcej niż inne zawodniczki, które jeszcze będą na pewno ścigać, bo jeszcze nie było bezpośrednich konfrontacji między nimi. W tej chwili prowadzi w turnieju najmłodsza zawodniczka, 16-letnia Zhansaya Dumalik z Kazachstanu, która jest jednym z większych talentów w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o szachy kobiece. I tutaj przyjechała właśnie, żeby rozegrać silny turniej również treningowy. I na razie pokazuje, że sobie zasłużyła na opinię. A to początek, powiedzcie Państwo, możemy nazwać takim falstartem, bo początek, jeżeli chodzi o pierwszą rozgrywkę ze strony polskiej reprezentacji? Różnie to bywa. Jak się źle wejdzie w turniej, no to czasami późniejsze te wyniki też nie zawsze są dobre. Czasami człowiek chce się szybko odbić i to przynosi odwrotny skutek, no ale cieszę się, że w tym momencie Jola się odbiła i ma 3 punkty z 6. Dobrze, tak. Czyli rozumiem, że możemy liczyć jednak, że to się dobrze wszystko skończy. No jeszcze na pewno jeszcze są 3 rundy, także jeszcze dużo przed nami. Zawsze turnieje kobiece charakteryzują się tym, że często zdarzają się niespodzianki, też zawodniczki są bardzo wyrównane poziomem, także tutaj można się naprawdę spodziewać, że będziemy walczyć jeszcze na pewno o te pierwsze miejsca w turnieju. Panie Arturze, jak tak naprawdę czytać słowa komentatorów, którzy nieraz patrzą z boku, że najciekawsze w szachach jest to, że one się opierają na pasji. Jest tak w rzeczywistości? Zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś nie ma w sobie pasji do grania w szachy, to może znać ruchy, ale nie zainteresuje go ten sport. Są osoby, które nawet już na jakimś poziomie grają, ale nie zostają w szachach. W szachach zostają pasjonaci i tak naprawdę jest to gra na całe życie. Tak? Jak już ktoś w nie wejdzie, zacznie grać, to będzie grał do końca. To ja chciałem jeszcze zapytać o tych najmłodszych tak naprawdę, bo Państwo z ramienia Polonii Wrocław stawiacie właśnie na młodzież, tą wrocławską, dolnośląską. Proszę powiedzieć o tym projekcie, bo Państwo wręcz wychodzicie naprzeciw temu, co dzieje się we wrocławskich szkołach między innymi. Zdecydowanie tak. Tutaj nasz klub współpracuje ściśle z Młodzieżowym Domem Kultury na Fabrycznej. Tu jest na poziomie szkolnym. Prowadzimy także właśnie program Szachy w Przedszkolu, gdzie szkolimy ponad 1000 dzieci. I tutaj stawiamy na młodzież. Uważamy, że dzieci w tym wieku uczą się różnych rzeczy, tak? Ale też bardzo ważne jest, aby uczyły się logicznego myślenia,
uczyły się szacunku do przeciwnika, uczyły się systematyczności i z tej rzeszy dzieci, która przechodzi przez ten program i w przedszkolach i w szkołach, wyławiamy talenty, zapraszamy do klubu i mam nadzieję, że z czasem będzie rosła kolejna Jola czy też kolejny Darek Świercz. Jak pani zaczynała w takim razie, chciałbym zapytać. No, nauczyłam się grać w szach dzięki temu, że moje rodzeństwo chodziło na zajęcia szachowe w młodszym wieku. Starszą siostrę i brata, także no, to od nich się głównie uczyłam. No, tutaj zaczynałam grę w MDK Śródmieście we Wrocławiu i tam spędziłam większość juniorskiej kariery szachowej. Głównie zostałam w tych szachach dzięki temu, że właśnie były tam osoby, które potrafiły szachami zainteresować dzieci i jakoś wpłynąć pozytywnie na rozwój, na to, żeby jednak chciało się dalej grać i dalej trenować. Przyszły pierwsze sukcesy, no i później już była dalsza motywacja, żeby pracować i tak się rozwija. No dalej już teraz już profesjonalna kariera. Ten element walki jest także mobilizujący, a może inaczej powinien zapytać, trochę pouczający, jeżeli chodzi o to, co się dzieje też w tej sferze mentalnej, prawda, podczas samej rozgrywki. Wiadomo, że jest to sport. Każdy gra, żeby wygrać i tutaj jest nieważne, jak może być piękna partia, no jak się nie wygra, albo przynajmniej nie zremisuje, no to człowiek z porażki nigdy nie będzie zadowolony. I też no, ta sama rywalizacja daje motywację do pracy, żeby no, starać się zdobywać medale i osiągnąć jak największe sukcesy. To ja przy okazji raz jeszcze chciałbym się odnieść do tego zaproszenia dla naszych telewizorów, bo jeszcze do 1 grudnia. Gdzie można tak naprawdę śledzić memoriał i jak patrzeć na te rozgrywki, panie Arturze? Ja serdecznie wszystkich zapraszam na ulicę Wita Stwosza do naszego klubu szachowego. Jesteśmy w centrum Wrocławia, także myślę, że każdy, kto będzie miał chwilę czasu, może do nas trafić. Jutro i pojutrze zaczynamy o 16:00, za 3 dni o 10:00, także tutaj partie będą trwały po kilka godzin, także jeżeli się po tych godzinach przyjdzie, to na pewno będzie można zastać nasze sreberka przy szachownicach. Także. Tym bardziej zapraszamy również naszych telewizorów. Panie Janto, chciałbym jeszcze dopytać, jak tak naprawdę, bo pani powiedziała o tym aspekcie sportowym, to jest oczywista oczywistość, ale jeżeli chodzi o sam sposób determinacji i podejścia choćby do no, luźnych zawodów, nawet jak państwo nie gracie o puchar, czy o medale, czy nawet o punkty, trudno jest się zdeterminować do rozgrywki? Wszystkie zawodniczki, które grają u nas w turnieju, łącznie ze mną, to są profesjonalne szaistki. My do tego podchodzimy naprawdę poważnie i tutaj jak w każdym innym sporcie. Plan sportowy jest na cały rok. Wszystkie zawody, praktycznie nie gra się zawodów, które są o nic, prawda? Czy to jest, czasami celem jest trening, przygotowanie, sprawdzenie swojego przygotowania debiutowego, na przykład konkretnych już szachowych rzeczy, nad którymi trenujemy. Więc tutaj no, nie ma miejsca na takie granie towarzyskie praktycznie. To ewentualnie można sobie wieczorem ze znajomymi, ale no to już dla przyjemności, tak jak wszyscy, bo jednak ten sport kochamy i dlatego właśnie w niego gramy. Pani jako srebrna medalistka jeszcze patrzy może na te rozgrywki właśnie teraz, choćby podczas memoriału, że zbyt wiele partii na przykład zostało rozstrzygniętych w sposób, który panią na przykład zaskakiwał jeszcze? Znaczy no już z doświadczenia wiem, że różne rzeczy się na przykład w szachach mogą dziać i to na każdym poziomie, włącznie z mistrzami świata, także no wiadomo, że zdarzają się niespodzianki, ale to jakiegoś takiego większego szoku na razie nie było w turnieju, żeby coś się stało takiego no, wyróżniającego się. Panie Arturze, ja w takim razie chciałbym powrócić jednak do klubu szachowego Polonia Wrocław. Państwo promujecie miasto, a także region. Gdyby pan mógł naszym telewizorom powiedzieć tak naprawdę o liczbach, o których również państwo wspominacie, to znaczy 11 lat działalności, no i te 100 medali. Ile ciężkiej pracy się za tym kryje tak naprawdę? Jakie wyzwania na te najbliższe lata, a może inaczej na najbliższy sezon? Rzeczywiście, mamy sporo medali. No, sukces jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy i instruktorów, i dzieci, i przede wszystkim
rodziców, tak? Bo gdyby nie rodzice, gdyby rodzice nie poświęcali swojego czasu, nie przywozili dzieci na zajęcia, nie dopilnowali ich w domu do tego, żeby odrobiły zadanie domowe, do tego, żeby zachęciły dzieci do grania w szachy, bo to też w wielu przypadkach zaczyna się od rodziców właśnie, to tego sukcesu by nie było. Uważam, że to jest właśnie taka wspólna praca wszystkich. Co do wyzwań, to chciałbym uczyć dwa razy tyle dzieci, co uczymy obecnie. Obecnie na wszystkich poziomach nauczania jest ich około 1500, także na najbliższy czas to podwoić tę liczbę i mieć jeszcze większe zaplecze do budowania silnego klubu i jeszcze więcej dzieci zarażać pasją do gry w szachy. Tak? Jest to możliwe, panie Arturze, tutaj we Wrocławiu, w perspektywie nawet kilku lat, patrząc do przodu? Ja myślę, że tak. Tutaj klimat polityczny, tak, zmienia się na tyle, że szachy są gdzieś tam zauważane. Politycy zaczynają dostrzegać walory gry w szachy, że one pomagają także w nauce, w matematyce. Szachy mają być wprowadzone do szkół, do podstawy programowej, także... Czy mówimy już o obecnej reformie edukacji, tak? I od roku 2017, czyli to jeszcze nie jest sprecyzowane? To nie jest jeszcze tak do końca sprecyzowane, co będzie. Są na razie zapowiedzi, ale są. Tak, tak, także ten fakt już cieszy oczywiście. Tak, ten fakt już cieszy. Polski Związek Szachowy ma swój program szachy w szkole i tutaj właśnie każdy gdzieś tam dorzuca swoją cegiełkę do promowania szachów, a my chcemy dorzucić swoją, tak? I uważam, że jest to jak najbardziej realne, żeby podwoić tę liczbę. Także tutaj proszę za nas trzymać kciuki. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do naszego studia. I to wszystko w tej rozmowie Echo 24. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.